Szanowni Państwo, od ostatnich kilku miesięcy obserwujemy intensywne działania, które pochodzą z kierunku wschodniego. Widzimy zarówno szerokie działania cybernetyczne, cyberataki, widzimy również działania, które dotyczą manipulowania cenami gazu oraz również manipulowania dostawami gazu, tak aby wpływać również na kryzys energetyczny oraz na ceny gazu oraz ceny energii w całej Europie. W ostatnim czasie do tego wachlarza działań ze strony wschodniej dołączyło również organizowanie działań migracyjnych, które doprowadziły do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Te wszystkie działania niestety nie oznaczają wcale, że te ostatnie działania, które częściowo zostały wstrzymane, niestety nie oznaczają, że kryzys związany z sytuacją na wschodzie zakończył się. Wręcz przeciwnie, istnieją liczne przesłanki na to, że przez wiele miesięcy, a być może nawet lat, kryzys geopolityczny, który będzie pochodził z kierunku wschodniego, może być kontynuowany. Musimy wyciągać wnioski z tego, co działo się również, jeżeli chodzi o działania Rosji w Gruzji, o działania Rosji na Krymie oraz działania Rosji na wschodniej Ukrainie. Te wszystkie wnioski oraz informacje, które spływają do naszego kraju oraz naszych krajów sojuszniczych, powodują, że ocena sytuacji geopolitycznej jest trudna. To znaczy, że widzimy, że przez najbliższe miesiące i lata możemy mieć do czynienia z bardzo trudną sytuacją geopolityczną. Na to dochodzą kwestie związane chociażby z nowym narzędziem szantażu energetycznego, które pojawia się w rękach Rosji, czyli budowa czy zakończenie budowy i potencjalne uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Te wszystkie rzeczy powodują, że sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i w związku z tym my potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych oraz działań, które będą podejmowane wspólnie przez Unię Europejską oraz kraje europejskie. Dlatego też pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, aby w najbliższym czasie odbyć serię wizyt w krajach unijnych, krajach europejskich. Jutro pierwsze te wizyty odbędą się na Litwie, na Łotwie i w Estonii. W niedzielę jutro trzy spotkania z premierami tych krajów, aby omówić bieżącą sytuację, aby też przedstawić te zagrożenia, o których jesteśmy świadomi, które do nas docierają. A później przez następne dni również wizyty w pozostałych kilkunastu krajach Unii Europejskiej oraz Europy po to, aby przedstawić tę trudną sytuację geopolityczną i zabezpieczyć się przed potencjalnymi działaniami, które mogą pochodzić ze strony wschodniej, tak żebyśmy my jako Unia Europejska oraz kraje Europy czy w ogóle Sojusz Transatlantycki mogli być przygotowani na potencjalne zagrożenia ze wschodu.